No, widać w końcu po 4 lub 5 miesiącach, nie wiem dokładnie, wychodzą pierwsze migdałeczniki morskie, czyli ketapangi. Kupiłem 3 nasiona i wszystkie 3 wykiełkowały. Tu kiełkują, pękają. Ziemia pęka, tu jeden już ładnie wyszedł. No i tutaj trzeci. Widać, że też z niego coś będzie. No to jestem super zadowolony, bo nasiona chyba wsadzałem jakoś w lutym. Teraz jest połowa czerwca. 3 lata prób, bo kupowałem wcześniej z różnych tutaj krajów. No i lipa, bo nasiona albo gniły, albo może ja nie byłem zbyt cierpliwy. Trzeci tydzień z moimi migdałecznikami morskimi. Już widzicie, pierwsze liście mamy za sobą. Pierwsze, zaraz po zrzuceniu jakby tej łupiny. Czyli w sumie wychodzi na to, że drugie. W pokoju tutaj od zachodu rosną sobie. Mają cały czas temperaturę około 30 stopni. Nawet w nocy jest 25-26 stopni. No i co drugi dzień dolewam wodę taką, odstaną oczywiście. Poczekam jeszcze, jak wyrosną, ja wiem. 20 cm. To przesadzę ich do innych doniczek może. Z tą samą ziemią oczywiście. No bardzo ładne. 3 sztuki. Zatem na bieżąco będę ich historię tutaj relacjonował. No dobra, to na razie, trzymajcie się.